Okay, engine stop. APA at a descent. Auto descent. Control both auto, descent engine command override off. Engine arm off. Port 13 is in. We've had shutdown. We copy you down, Eagle. Okay, everybody, T1, stand by for T1. Tranquility Base here. 16 lipca 1969 roku cały świat obiegła wiadomość o starcie misji Apollo 11, której celem było dolecenie na orbitę Księżyca, a następnie wylądowanie na jej powierzchni. Przez 4 dni do 20 lipca 1969 roku cały świat czekał na to niesamowite wydarzenie. Miałem wtedy 13 lat. Razem z ojcem oglądaliśmy bezpośrednią transmisję lądowania misji Apollo 11 na srebrnym globie. Wieczorem, w ciepły lipcowy dzień, kiedy zasiedliśmy z ojcem przed telewizorem, aby oglądać lądowanie astronautów na Księżycu, jeszcze oglądaliśmy Księżyc, który wtedy w postaci Rogala był widoczny na niebie. I zastanawialiśmy się, jak to jest możliwe, że będziemy na tym kawałku szkła, na kineskopie, oglądali tak niesamowite zdarzenie, jak podróż i lądowanie Ziemian na srebrnym globie. Zrobiło to niesamowite wrażenie i było jednym z najważniejszych momentów w życiu, które dane nam było oglądać, kiedy upłynęło 50 lat od tamtego momentu. Jako artysta fotografik postanowiłem uczcić 50-lecie misji Apollo 11 i rozpocząłem wspólnie z Jadwigą wykonywanie projektu studyjnego dedykowanego Apollo 11. Postanowiliśmy przedstawić na 11 fotografiach, dlatego że było to Apollo 11, historie niewydarzone, te, które na pewno nie miały miejsca na Księżycu, i wydaje nam się, również nie będą miały w przyszłości miejsca na srebrnym globie. Był to głęboki hołd złożony wszystkim tym, którzy brali udział i w projekcie i Apollo, i Gemini, i wszystkich projektach kosmicznych, które doprowadziły do tego, że Ziemianin i kolejni jego następcy stanęli na srebrnym globie. Projekt będzie prezentowany w Młynie Wiedzy w Toruniu w postaci 12 fotografii, 11 nawiązujących do zdarzeń, które nie miały miejsca, i 12 będące pewnym uśmiechem i podziękowaniem za wszystko to, co mogliśmy przez te lata oglądać. Wernisaż tego projektu będzie miał miejsce w bardzo szczególnym dniu, mianowicie 19 lutego 2023 roku, kiedy to mija 550 lat od narodzin wybitnego toruńczyka Mikołaja Kopernika. Wystawa będzie hołdem złożonym wszystkim tym ludziom, którzy badali świat pozaziemski, którzy go eksplorowali, a który być może nie byłby możliwy do eksploracji, gdyby nie pewien pomysł Mikołaja Kopernika, który został przez niego upowszechniony.